obudziła się. Długo spałam? 3 godziny. Z tego, co widziałem, nie poniosłeś żadnych ran. No, to teraz mamy okazję, by porozmawiać. Porozmawiać o czym? Ha, też głupie pytanie zadajesz. Skąd się tu wzięłaś? W szpitalu? Ja... I tak byście mi nie uwierzyli. Niby czemu? Bo to jest bardzo skomplikowane. Coś cię gryzie? Czemu znalazłaś się w tym szpitalu? Sama. Jeszcze przy życiu. Chyba każdy może sobie radzić, prawda? Przyhamuj trochę. Zadajemy ci proste pytania, na które nie umiesz odpowiedzieć. Mamo, przestań, proszę. Eli, nie wtrącaj się. No, więc? Jestem z piekła, jasne? Że skąd? Nie zauważyłem żadnych urazów głowy. Bo nic mi nie jest. Chcieliście prawdę, to macie. Pochodzę z piekła, Lucyfer mnie tu przysłał. Co? Jaki Lucyfer? Słuchaj, młoda, nie mamy czasu na jakieś twoje bajeczki. Mów, skąd się wzięłaś w tym szpitalu. Przecież mówię wam prawdę. Jak mam wam to wytłumaczyć, co? Po prostu powiedz coś, co jest realne. Mówiłam, że mi nie uwierzycie. Naprawdę jesteś z piekła? Tamen ex inferno, cui misit me Lucifer. Co? Mów po naszemu! Przecież ona powiedziała po łacińsku. Kto się w tych czasach jeszcze łacińskiego uczy? Twoje słowa nic nam jeszcze nie udowadniają. W takim razie co mam zrobić? Skoro pochodzisz z piekła, to może masz jakieś moce, prawda? Niestety straciłam je. W świecie żywych nie mogę wykorzystywać mocy. No to trudno. Albo grzecznie odpowiesz na nasze pytania, albo zostaniesz tu sama. Mamo... Cicho! Nie będę broniła oszustów! Skąd wiesz, że jest oszustką? Niczego o niej nie wiemy! A co jeśli gdzieś ma swoją grupę? I specjalnie niby żeśmy ją znaleźli, żeby później mogli nas zaatakować? Przysięgam, że jestem sama i nie mam złych zamiarów! Więc odpowiesz na nasze pytania, czy nie? Ale ja naprawdę wszystko powiedziałam! Byłam w piekle, gdzie trwała wojna, ponieważ Lucyfer chciał zniszczyć całą ludzkość. Jego plan to właśnie zombie w świecie żywych. I kiedy byłam na wojnie, on zaciągnął mnie do świata żywych i... Wszystko było najpierw iluzją, potem wszystko zniknęło i... Okazało się, że mam zginąć tutaj! A on zniknął. Byłam wtedy z nim tu w szpitalu. Co? I ty myślisz, że ja w to wszystko uwierzę? Zejdź na ziemię! Tu panuje wirus, a nie jakieś, nie wiem, demony, Lucyfer, czy co tam sobie wymyśliłaś? Naprawdę, nie mogę wam inaczej tego wytłumaczyć! Powiedziałam wam wszystko! Mamo? Avery, uspokój się! Avery, zdurniałaś? O jednego szpiega mniej. O co w tym chodzi? Przecież ją przebiłaś! Ja naprawdę nie wiem. Lucyfer chyba tego nie przewidział. Skądś chrzanić o tym Lucyferze! Powiedz, jak to zrobiłaś! Naprawdę nie wiem! Mówiłam, że pochodzę z piekła! Mamo, a może ona... Eli, tylko mi nie mów, że wierzysz w te brednie! Ale mogła się zabić, przecież wbiłaś jej prosto w żebra i... Nie ma krwi, nie ma rany! Jak to wytłumaczysz? Avery, może wysłuchajmy, co ona ma do powiedzenia. No pierwszy raz coś takiego widzę. To nie mogła być sztuczka, przecież maczeta jest prawdziwa. Mówiłaś, że pochodzisz z piekła, tak? Tak, powiedziałam wam prawdę. Więc słuchamy. Jak tam jest? Jak tu trafiłaś? Wszystko od początku. I właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest koniec. Zesłał mnie do tego świata, bym zginęła tutaj. Ale nie wiem, dlaczego ty mnie nie mogłaś zabić. Dość długa i bardzo ciekawa historia. Natomiast trochę ciężko mi w nią uwierzyć. Nie dziwię się. Kiedyś, kiedy jeszcze nie trafiłam do piekła, sama nie wierzyłam w magię. Wtedy, kiedy umarłam w szpitalu przez ojca, zmieniłam zdanie. To był dla mnie jak taki wstrząs, szok, że coś takiego istnieje. Skoro nie wiedziałaś o tym, że mogę cię zamordować, może znowu się pojawią jakieś niespodzianki. Może nam jeszcze w inny sposób to udowodnisz. Chwila. Jak zazwyczaj zabijaliście zombie?
To oczywiste, że pistoletem, czymś ostrym, tak? Nie wiesz, jak zabić? Nie o to mi chodzi. Próbowaliście krzyży? Krzyży? Raczej nie. Z przyjaciółmi poznaliśmy szczegóły tej całej apokalipsy. Te zombie to tak naprawdę demony. A później dalej roznosili zarazę. Swoją własną zarazę. To demony, które boją się krzyży, wody święconej i tak dalej. Jeśli uda się zabić jednego w ten sposób, powinniście mi wtedy uwierzyć. Może będziesz miała okazję. Niedługo wyruszamy na polowania. Damy ci coś do obrony, na wszelki wypadek. Nie. Ale przecież, jeśli ona mówi prawdę, sama się obroni. W porządku. Miejcie oczy dookoła głowy. Spoko, pani, ja puch mam. Gdybyśmy byli w mieście, to może byśmy znaleźli jakieś koce. Josh, ona da radę? Wydaje się być prawdziwe to, co ona mówi. To zobaczymy. Ma okazję. In nomine Dei. Diversit recede anabis. To zadziałało. Wiedziałam, że mówi prawdę. Hej, gdzie ty lecisz? Naprawić to, co spieprzyłam. Roza? Już cię nie zabiję! Matko! Larota? Masz już tą linę? Nie, nie. Cisza! Co ona wyprawia? To sprawa tylko między mną a tobą. Ja wiem, co ty planowałeś. Chciałeś mnie wysłać do świata żywych. Oczywiście udało ci się, ale powróciłam. O czym ty mówisz? Wiedziałeś, że jeżeli zginę z czyjejś ręki, to zostanę wysłana do nieba. A jeżeli sprzeciwię się Bogu, to nie pójdę na drogę pokutną. Chciałeś mi zniszczyć psychikę, bym sama sobie odebrała życie. A wtedy byś mógł mnie wziąć na drogę pokutną. I wtedy byś mnie zniszczył. Ale tylko ja umiem to cofnąć. Jestem tutaj. Więc jak? Załatwimy tą sprawę raz na zawsze? Czy znowu będziesz próbował tych swoich żałosnych sztuczek, po których i tak prędzej czy później cię znajdę? Agrasis retrorsum. Nie może być. Przecież to Aglasis. Ale przecież ona od dawna nie istnieje. Lucyferze, proszę, odstąp. Aglasis istnieje. Cały czas. Nigdy o tobie nie zapomniała. Mam nadzieję, że chociaż jej się posłuchasz. Lucyferze, to nie jest dobra droga. Pamiętasz, kiedy byliśmy razem? Byłeś wtedy dobrym władcą. Wiem, że nasze rozstanie odcisnęło na tobie piętno, ale proszę, zaprzestań. Gdzie oni się podzieli? Roza, co ty zrobiłaś? Koniec walki! Lucyfer przegrał! Ale jak? O co chodziło z Aglasis? Poza niebem i piekłem jest jeszcze inny świat, do którego my nie mamy dostępu. Oprócz mnie. Aglasis zabrała Lucyfera do tego świata. On już nigdy nie powróci. Czyli... wygraliśmy! Tak.
Roza! Co za głosy? Bolą mnie uszy! Boże. Gratuluję zwycięstwa. Wiedziałem, że ci się uda. Ale skąd? Jak? To był plan? Wszystko przewidziałem. Słusznie postąpiłaś. Co się ze wszystkimi dzieje? A, reakcja uboczna na moją obecność. Proszę, zaprzestań, to ich boli! Nim to zrobię, zadam ci tylko jedno pytanie. Masz możliwość wyboru swojego domu. Chcesz iść do nieba? Ja? Do nieba? Ja... Roza? To twój wybór. Chcę zostać tutaj. Tu są moi przyjaciele. W takim bądź razie mianuję cię władcą Ascalonu. Mam nadzieję, że utrzymasz tu porządek. Tak, tak, oczywiście. Powodzenia. Moja głowa. Jak to boli. Ja za nie cofnęłam się w czasie. Ja widziałam waszą śmierć. Roza. Wojna z Lucyferem zakończyła się sukcesem. Roza odnalazła w sobie dość siły, by dokonać czegoś, czego nie dokonał Lucyfer. Poza piekłem, niebem i ziemią istnieje również inny świat, o którym nie wie nikt. Świat, w którym znajdują się dusze odrzucone. Roza została władczynią Ascalonu. Na jej temat krążą ballady i śpiewy, a Arioch dumnie spoczywa u jej boku. Ronwe zaś został wiernym jej doradcą, a przyjaciółki Elvira i Lucy wiodą wygodę w pałacu jako damy królewskie. Nasari weszła w rolę nauczycielki w szkole. Cleo zaś została projektantką mody. Larota została w piekle wraz ze swoimi rodzicami, Nilsą i Jake'iem. A co z Azylem, Diablo, Hunterem i Valaxem? Dostali wolność, którą mogą wykorzystać wedle ich kaprysu oraz od czasu do czasu wykonywanie swojego zawodu. Karanie grzeszników. By uciszyć sprawę o piekle, Roza postanowiła zmienić bieg wydarzeń. Ellie, córka Avery, okazała się być odporna na ugryzienie zombie. Z biegiem czasu świat żywych powstał. Po 600 latach patrzopy znów wiodą spokojne życie.